Ogólnie rzecz biorąc, żeby człowiek miał przyjemność, musi mieć dobry nastrój. A żeby mieć dobry nastrój, trzeba odpowiednio jeść. Jak się przejemy golonką, bigosem, czy dużą ilością mięcha, nawet steka amerykańskiego, to wydaje mi się, że ten seks potem jest dziwny, nie jest tak fajny, jak po czymś lekkim, zwiewnym i przyjemnym. A to jest to. Ja mogłabym jeść go codziennie, a tutaj nam zostało jeszcze dużo produktów, które użyjemy do tego gazpacho. Papryka. I ważną rzeczą jest to, żeby nie myśleć, że będziemy używać do tego gazpacho wody, broń Panie Boże. Woda jest w warzywach, owocach, które tutaj będą częścią tego genialnego zimnego chłodnika. To będzie rozcieńczać gęstość, czyli sok z pomidorów, Wołowe Serca. Jeszcze jedna papryka. Wszystkie te aromaty, zapachy pobudzają nasze zmysły. I myślę, że wiele osób powinno mieć takie doświadczenie, żeby gotować przy swojej ukochanej osobie. Jeśli nie potrafią, to niech się nauczą jednej potrawy tak trochę na popis. I naprawdę, jeśli będą zrobili to zręcznie i ładnie, będzie ładnie pachniało wokół, to może być fantastyczny wstęp do dalszej relacji. Cebula tylko jedna. I musi być słodka, nie może być zbyt ostra, żeby nam kompletnie nie zniszczyła chłodnika. Ale dodaję mosę i też jest częścią guacamole. Zawsze jest guacamole. Ja dosyć drobno ją kroję, chociaż nie powinnam, bo chciałabym bardzo, żeby nie przesiewać przez sito całej zawartości tego wazonu. Dla przekory, żeby to nie było bardzo mdłe, dodam polskich antonowek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To nie jest eksperyment. To jest wrażliwe jabłko i pewnie dlatego tak rzadko hodowane, bo jakiekolwiek uderzenie jest widoczne na nim. I teraz z tego chłodnika dolałam sok z pomidorów Wołowych Serc. Teraz dodaję limonki, sól i oliwa od cholery, odrobinę kuminu. Bardzo niedużo, żeby inne smaki ocalały. Kolendra. Jak ktoś nie lubi, to niech nie dodaje, ale to jest po prostu obłęd. To tak pobudza moje zmysły. Hop. Pasta z chili. Blender jest przygotowany. No i ruszamy do roboty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.